serdecznie was wszystkich, którzy jesteście ze mną na Click Meetingu. Dajcie tylko znać, ponieważ dzisiaj jestem sam. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Widać zapewne tak, słychać powinno być, tak więc proszę tylko o potwierdzenie na czacie. Ci, którzy już są, przyszli z kawą, kawą chyba nie, z herbatą do nas. A ja jeszcze w międzyczasie muszę przeklikać kilka rzeczy. I będziemy gotowi, żeby uruchomić. O, już ktoś pisze, bo czasami tak jest, czekamy na webinar, pójdziemy po kawkę, po herbatkę, po coś innego, a tu ktoś zaczyna i nagle się okazuje, że jak wracam, to jesteśmy w połowie webinaru. Dobra, tak? Bywa tak z tymi oczekiwaniami, natomiast ja staram się zawsze punktualnie zaczynać. Herbatka jest, super Grażyna, że herbatka jest, ja też herbatkę mam, tak więc jak to mawiałem, na zdrowie, o tej porze chyba już kawa nie wchodzi w grę. No dobrze, moi drodzy, już też uruchomiłem wszystko, co powinienem uruchomić, zawsze to robię, jeszcze przedstawiając mojego gościa w cyklu cotygodniowych webinarium. Tym razem jestem sam, trzeci raz w tym cyklu obecnym, czyli w tym roku szkolnym, ponieważ przyszedł czas na sztuczną inteligencję, a ponieważ jest to sztuczna inteligencja, to akurat z mojego kręgu zainteresowań i z rzeczy, które używam, tak więc spotykam się z wami samodzielnie. Ja tylko przypomnę, jest to trzecie spotkanie z sztuczną inteligencją, dwa poprzednie i ja wam podsyłam linki, pokażę wam, gdzie to się znajduje. Są na stronie aktywnatablica.pl albo ewentualnie na YouTube Mentor System Audiowizualny, natomiast na aktywnej tablicy jest to, powiedzmy, łatwiejsze do namierzenia. I mieliśmy już, słuchajcie, dwa poprzednie spotkania, w których zajęliśmy się typowo wizualnymi rzeczami, czyli grafikami w takiej wersji podstawowej i troszeczkę bardziej zaawansowanej. To, co staram się wam pokazywać, to przede wszystkim oprogramowanie, które jest mimo wszystko, może nie głównie, ale jest bezpłatny, przynajmniej w jakiejś części, bo wiemy, że większość jednak programów pobiera sobie za to opłaty. Natomiast wracając do poprzednich odcinków, które można, słuchajcie, cały czas obejrzeć, znajdziecie je na aktywnatablica.pl w zakładce webinaria i tam jest wszystko poukładane, znajdziecie poprzednie. W roku 2024 i w 2023 znajdziecie tworzenie wszystkich grafik przy pomocy AI. I to samo było w styczniu. Teraz bierzemy się do AI jako inteligentny asystent nauczyciela, czyli dzisiaj grafik nie będzie, dzisiaj będzie mięcho, jak to mawiają niektórzy, czyli sam tekst. I na pewno słyszeliście o czacie GPT, słyszeliście o Daily i innych tworach, które są, powiedzmy, takimi tworami baz językowych, czyli tych modeli językowych, natomiast my dzisiaj skupimy się na dwóch platformach, które wykorzystują te modele językowe, żeby pomóc nam wygenerować materiały, które będziemy tworzyć na lekcji, więc ja już to zostawiam i sobie to usuwam, a przy okazji ciekawostka, bo wystartowała aktywna tablica 2024, już za chwilę odpowiem, Marta. I to jest ciekawe, bo 5 lat temu, jak zaczynałem cykl webinarów, to właśnie przy okazji aktywnej tablicy. Jak ktoś jeszcze nie korzystał, to też na tej stronie wszystko znajdziecie. Marta, odpowiadam. Niestety spotkanie jest w formie webinaru, więc raczej pisać niż mówić, ale pisz śmiało. Ja cały czas czytam, mam podgląd na dwa ekrany, w sumie na trzy ekrany, bo mam jeszcze Facebooka, na którym jest live i będę na bieżąco starał się ustosunkowywać. A póki co, słuchajcie, zaczniemy od pierwszej rzeczy, która moim zdaniem jest taką rzeczą, jeżeli nie jesteście anglistą, tak jak ja, jest to taka rzecz, od której powinniśmy naprawdę zacząć mówić o sztucznej inteligencji, ponieważ, słuchajcie, większość tych stron, które ją wykorzystuje, jest w języku angielskim. Nie każdy musi znać angielski i jak chociażby Samsung ostatnio udowadnia w reklamie swoich najnowszych smartfonów, tak naprawdę nie wiem, czy będziemy musieli się uczyć języków za ładne parę lat, ponieważ już teraz oferują tłumaczenie przez sztuczną inteligencję w postaci po prostu rozmowy telefonicznej, która jest na bieżąco tłumaczona. Na razie ma to jeszcze swoje minusy i przestoje, aczkolwiek kto wie, co będzie za 5 lat. Natomiast słuchajcie, chciałem wam pokazać pierwszą stronę, od której zaczniemy.
I to może nie jest ten taki szwajcarski scyzoryk, w której pisałem w zapowiedzi, jeżeli czytaliście, o czym będzie ten webinar. Natomiast jest to rzecz dla mnie, moim zdaniem, bardzo ważna, jeżeli chcecie pracować na tych stronach, ponieważ, tak jak mówię, sztuczna inteligencja głównie używa języka angielskiego i dobrze by było używać dobrego translatora, a dobry translator to, broń Boże, nie jest Google Translator. Więc słuchajcie, polecam wam stronę DeepL, to jest translator, który właśnie używa sztucznej inteligencji do właśnie tłumaczenia z języka na język. Więc tutaj sobie będziemy wklejać, po drugiej stronie ustawimy polski, wszystko będzie nam tłumaczone. A dlaczego? A dlatego, że niektóre rzeczy, pokażę wam dwie strony tak naprawdę. Jedna będzie dawała radę robić to w języku polskim, druga będzie odsłuchiwała czy czytała rzeczy w języku polskim, ale niestety często informację zwrotną czy coś wygeneruje nam w języku angielskim i będziemy musieli sobie po prostu to przetłumaczyć. Nie ma problemu, jeżeli jesteśmy anglistą, ale jakby nie tylko angliści mogą używać tej strony, ponieważ tak jak za chwilę wam pokażę, jest zastosowanie, tak naprawdę słuchajcie, może skorzystać z niej każdy. Jest tam kilka takich fajnych opcji, że skorzysta z niej każdy. A pierwsza strona z pozdrowieniami dla mojej koleżanki anglistki Moniki Kapuśniak, bo wiem, że Monika jej używa, nazywa się twi.com. Podsyłam wam też link do tej strony, żebyście mogli, jeżeli chcecie sobie w międzyczasie też ją przeklikiwać. I twi to jest taki szwajcarski scyzoryk, czyli strona, która posiada bardzo dużo narzędzi, podzielonych, tak jak troszeczkę językowcy mają podzielone to na czytanie, słownictwo, pisanie, mówienie, gramatyka i słuchanie. Natomiast tak jak mówię, nie tylko w języku angielskim będziemy mogli to wykorzystać, również na innych przedmiotach, co postaram wam się pokazać. I teraz tak, praktycznie większość aplikacji wykorzystujących modele sztucznej inteligencji jest aplikacjami płatnymi. Nie inaczej jest z aplikacją Twi. Mamy oczywiście wersję tak zwaną trialową, czyli taką wersję, która pozwala nam na korzystanie w pełni przez jakiś czas. Ostatnio był to miesiąc. Ale słuchajcie, mamy też taką wersję podstawową, która pozwala nam na jakby 20 użyć miesięcznie dla narzędzi tekstowych i dla 10 użyć tak zwanych Media Tools, czyli właśnie z multimediami tak naprawdę. I pozwala nam także eksportować to cały czas do PDF-a. Oczywiście, słuchajcie, ja tego oficjalnie nie powiem, nic nie szkodzi, żeby mieć konta 1, 2 i tak dalej, tak, żeby jeżeli nam się limit wyczerpie. Oczywiście później lecimy z subskrypcjami płatnymi. Jak wiemy, raczej nauczyciele nie mają takiego budżetu, żeby sobie takie rzeczy jakby samemu finansować, a tym bardziej nie ma budżetu w szkołach, więc stąd po prostu będziemy będę pokazał to, co jest dostępne za darmo. I tak jak mówię, za darmo mamy dostęp, wcześniej narzędzia były blokowane, ale tak jak to bywa z aplikacjami i takimi stronami, rzeczy zmieniają się dynamicznie i ostatnio po moim ostatnim trialu widzę, że już nie mam poblokowanych narzędzi, praktycznie jest wszystko dostępne, więc zmienili troszeczkę ten model udostępniania za darmo na ilość użyć, a nie blokowanie narzędzi. Natomiast dlaczego ja, słuchajcie, lubię Twi? Twi lubię ze względu na ich świetną sekcję, która nazywa się Watch and Listen. I teraz mamy tutaj, jak widzicie, znaczek YouTube'a i mamy aż 5 narzędzi, które będą pozwalały nam na pracę z wideo. Od razu mówię, w wersji darmowej, tak jak widzieliście, 5-minutowy input. To niestety ma swoje ograniczenia, bo jeżeli mamy dłuższy filmik, to troszeczkę będziemy musieli sobie kilka razy go przerobić na tym. Tutaj w wersji już subskrypcyjnej pozwala nam to na 10 minut filmiku, ale możemy starać się w danym filmiku, słuchajcie, jakąś esencję znaleźć. I co możemy zrobić z takim nagraniem wideo? Za chwilę przez coś przejdziemy. Pokażę tylko wszystkie opcje, jakie tu są dostępne. Możemy przede wszystkim przekonwertować to, co w tym nagraniu jest mówione, na tekst, czyli audio deskrypcja. Możemy, to jest moje ulubione,
stworzyć do danego filmu wideo pytania. Możemy stworzyć takie ćwiczenie, które podsumowuje nam to wideo. Będzie kilka podsumowań i trzeba będzie, uczniowie będą musieli wybrać właściwe. Możemy do wideo stworzyć tak zwane warm-up discussion questions, czyli pytania na rozgrzewkę, pytania przed puszczeniem takiego filmu, filmiku, to też jest świetne. I możemy, słuchajcie, stworzyć tak zwany gap fill, czyli tekst z luką, który będzie można uzupełnić, w którym będzie brakowało słów. Ja proponuję coś, co jest najbardziej uniwersalne dla wszystkich przedmiotów, czyli weźmiemy sobie Audio and Video Question Creator. Klikam, słuchajcie, w tą opcję i zobaczcie, pojawiło mi się tak. Language. I to jest fajna rzecz, słuchajcie, bo domyślnie jest English, American British, ale zobaczcie, że oni się cały czas rozwijają w wersji bety, ponieważ korzystają znowu z tłumaczenia tak zwanego LLM-a, czyli modelu językowego. Mamy także język polski. No i teraz, jak często bywa z uczestnikami webinarów, poproszę was o jakiś ciekawy filmik z waszej dziedziny na YouTube'a. A dokładnie o link do takiego filmiku. Co moglibyśmy sprawdzić? Jeżeli macie gdzieś pod ręką, zerknijcie, jakiś filmik krótki. Jeżeli będzie powyżej 5 minut, nie ma problemu, bo pokażę wam, jak to się zaznacza tak w tym filmiku te 5 minut i spróbujemy sobie przejść. Oczywiście filmik jak najbardziej po polsku może być. Chyba, że wolicie inny język, natomiast chyba polski będzie w tej chwili najlepszy, jako że jest, nie wszyscy zapewne tutaj są anglistami, a raczej pewnie angliści są w mniejszości. Zakładam, że jest nas więcej różnych przedmiotowców. Tak więc chwilkę dla was. Bardzo proszę, podrzućcie jakiś link do YouTube'a, to też będzie, zobaczycie od razu, że nie przygotowałem się, tylko wrzucę po prostu coś, co dostanę. Nie ma tu żadnych statystów. A jak czekam, słuchajcie, na link URL od was, to tutaj w tą pozycję właśnie będę, słuchajcie, o, już mam, świetnie, i dziękuję Izabela. To ja już sobie otwieram, zobaczcie, otworzyłem od Izabeli. Okej, a to jest po angielsku. No dobra, to zmienimy za chwilę w takim oczekiwaniu na angielski, bo tak jak mówię, język wybieram sobie u góry, a to jest po polski, tak? A, okej. Okay. To momencik, ja tylko zerknę. Jakoś zmyliły mnie to podpisy, które mam po angielsku. No, czekajcie, bo teraz coś mi się... A, jest po polsku, dobra. Okej. Okay. No ja nie wiem, czy będzie właściwie zadowolony, czy jest z nami, czy nie ma z nami, ale dobra, fajnie. Mamy filmik, jest po polsku, wracamy do naszego TWI. Język polski, tak jak pamiętacie, wybrałem, kopiuję filmik tutaj, ale filmik jest też fajny, bo podrzucie jeszcze jakiś inny, chociaż nie, jest ponad 5 minut, więc wystarczy. Mamy filmik, proszę bardzo, Jezu, ale fizyka naprawdę? Przynajmniej będę wiedział, czy to jest dobrze, to Izabela będziesz musiała mi pomóc. Zakładam, że tu gdzieś na samym początku jest wstęp, więc ten wstęp sobie gdzieś tam pominę i powiedzmy, że tu będzie gdzieś tam od 20 sekund, te 5 minut do 5:22. Całkiem sporą część tego filmu, że tak powiem, mam tu ogarniętą. I teraz jest tak, co byśmy chcieli? Przede wszystkim, czy chcemy pytania otwarte, ABCD, czy prawda, czy fałsz? Ja może ABCD, słuchajcie. Dla mnie na przykład to, ja wiem, że to są pytania zamknięte i najłatwiej strzelić wtedy uczniom, prawda? Natomiast ja posiadam w szkole, w pracowni panele dotykowe i mam system taki do przeprowadzania testów, więc takie pytania są dla mnie jak najbardziej, słuchajcie, odpowiednie, bo później nie muszę tego sprawdzać, samo się sprawdza. Poziom wybieramy.
Podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany, to chodzi o poziom językowy tak naprawdę. Głównie chodzi o język angielski, jak bardzo te pytania mają być rozbudowane, czy one mają być prostsze, czy trudniejsze. Zostajemy sobie na poziomie średnio zaawansowanym. Taka ciekawostka, kończąc ósmoklasista szkołę podstawową, jest w tej opcji takiej prostszej B1. Kiedyś bardziej było w stronę B2, teraz obniżamy wymagania. I jest B1. I teraz słuchajcie, co mi zostaje zrobić? Jedynie kliknąć Do the Magic. No, i teraz zobaczcie, on od razu już w międzyczasie, jak gadałem, to sobie tam ten filmik przeanalizował i mamy pytania, leci. Co próbuje opisać fizykal w szkole? ABCD, proszę. Co robi fizyk, gdy widzi samochód zjeżdżający z góry? Izabela, tu jesteś weryfikatorem, czyli tą osobą, która sprawdza, czy ta sztuczna inteligencja się nie pomyliła. Mam nadzieję, że oglądałeś ten film. A jak nie, to nie mówię, że nie oglądałeś, oglądałeś, wszystko wiesz. Tak, i zobaczcie, mamy pytania ABCD, dostaliśmy tych pytań 7. I co ciekawe, bo to jest ważne, i co ciekawe, tak, co jest, no, ja nie wiem, o czym jest ten tekst, więc nie mogę zweryfikować, czy pytania są poprawne. Natomiast co ciekawe, do pytań mamy, słuchajcie, odpowiedzi od razu podane. To jest dość ważne, czyli my jako nauczyciele nie musimy się przeprawiać przez sprawdzanie, czytanie, aczkolwiek powinniśmy zweryfikować, czy to jest poprawne. Natomiast docelowo mamy pytanie. Ja wiem z mojej dziedziny, że w języku angielskim sprawdza się to nieźle. I teraz dajemy taki feedback. Jak mu wyszło? Ten feedback wraca do tego, jeżeli poszło dobrze, to łapka w górę, źle, to nie. Warto to dawać, słuchajcie, bo w ten sposób sztuczna inteligencja się uczy też od nas. I teraz to nie jest koniec, słuchajcie, ponieważ co możemy zrobić? Możemy przede wszystkim pójść dalej, czyli zrobić sobie tekst z wypełnianiem luki. Pamiętajcie, mówiłem wam o tym, że wideo pozwala nam, chociażby tam był tryb, że stworzy, będzie tekst podsumowujący albo dokładnie tekst 1:1, czyli będzie ten audiodeskrypcja i tą audiodeskrypcję zrobimy sobie od razu z tak zwanymi pustymi lukami, gdzie uczniowie będą musieli posłuchać tego i uzupełnić brakującym słówkiem. Na to spróbujemy jeszcze raz. Zostajemy w tym samym i zobaczcie. Leci nasz tekst. Zobaczymy, czy pójdziemy po polsku. Nie zawsze te luki się pojawiają, to od razu mówię. Czasami trzeba to dwa razy przerobić, ale widzę, że jest. I mamy. Fizyka w szkole stara się opisać otaczającą rzeczywistość. Coś tam było dalej. No i co? Musimy w takim przypadku sobie puścić ten tekst. Tak? Więc jeżeli rzeczywiście mamy i chcemy filmik i chcemy sprawdzić, czy uczniowie go dobrze odsłuchają, to możemy tak dać im do sprawdzania i do uzupełniania wtedy, słuchajcie, taki właśnie tekst. To oczywiście możemy sobie docelowo troszeczkę zmieniać i edytować. W tej chwili tutaj widzicie kluczyk, ale jeżeli wezmę napisaczka, to ja tak naprawdę mogę sobie tutaj zmieniać, akurat tytuł mogę sobie zmieniać, ale normalnie to też powinienem móc zmieniać. Tylko chyba w tej chwili, poczekajcie. W tej chwili jako drugą opcję już mi tak tu nie pozwala, bo jakby mi się pojawiło tu pod spodem, to jakoś ostatnio to zmieniałem, ale na pewno była taka opcja na tym. Ewentualnie mogę spróbować, słuchajcie, manualnie to zrobić. Dobra. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten filmik i pokazywanie filmu, to chociażby pytania do dyskusji. No to spróbujmy sobie pytania do dyskusji zrobić, troszeczkę trudniejsze ustawimy. No i Izabela, ty mi powiedz, jak z tymi pytaniami. Czyli tak, czy lubisz fizykę jako przedmiot szkolny? Jakie są twoje doświadczenia z nauką fizyki w szkole? Czy uważasz, że matematyka jest istotna w nauce fizyki? Czy kiedykolwiek próbowałeś poprowadzić eksperyment fizyczny samodzielnie? Jakie wyzwania widzisz w nauce fizyki w szkole?
Okej. Okay. Filmik mamy dość ogólny, więc myślę, że pytania chyba będą dość adekwatne. Jeżeli poszlibyśmy troszeczkę dalej i w bardziej precyzyjny film, to te pytania oczywiście będą już dotyczyły konkretnych rzeczy. Pytania są ok. No to świetnie. Dobra. I tak słuchajcie, możemy wyciągać rzeczy z pierwszego narzędzia w TWI, mianowicie Watch and Listen. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, będę odpowiadał, a póki co będziemy, słuchajcie, przenosić się dalej. Kolejne narzędzie, słuchajcie, to mamy tworzenie tekstów. I teraz tak, jeżeli na przykład jesteśmy polonistą, czy zaraz zobaczymy sobie, jak to wyjdzie, czy chociażby szukamy jakichś materiałów stymulujących dla dzieciaków na jakiś temat, chociażby nawet na lekcję wychowawczą, to możemy, słuchajcie, skorzystać z kolejnego narzędzia, czyli czytanie i czytanie ze zrozumieniem, czyli jedna z rzeczy, która leży tak naprawdę. I słuchajcie, weźmiemy sobie pierwsze, mam create a text on a certain topic. I zobaczcie, czyli stwórz tekst na jakiś temat. I teraz poproszę znowu was o pomoc, słuchajcie, ponieważ chciałbym, żebyście wymyślili mi jakiś temat, który poruszymy w tym tekście oraz podpowiedzieli, jakie powinno być słownictwo, takie słowa klucze, które powinny paść w tym tekście. Ja oczywiście mogę wymyślać coś po angielsku, ale liczę na was, że mi pomożecie tutaj i podpowiecie coś w języku polskim ze swojego przedmiotu. Może ktoś chciałby zobaczyć, coś sprawdzić. W międzyczasie powiem tylko, że pamiętajcie, że sztuczna inteligencja sztuczną inteligencją, ale najważniejsi tak jesteśmy my, nauczyciele, czyli weryfikatorzy. Ja nieraz opowiadam historię, jak to kiedyś syn miał do... O, Twin Paradox. No to też, ale zobaczymy jeszcze, co ktoś napisze. Jak syn miał do napisania, zrobienia projekt o jednym z władców, czy tam książąt polskich, wybrał sobie Laskonogiego, taki książę, który nie zasunął z niczego dobrego. No było tyle ciekawy, bo wszyscy wiecie, pisali jakimś chrobrym i tak dalej. No i mówię, a to sobie wrzucę gościa do OpenAI, do ChatGPT. I okazało się, że ChatGPT pomylił się w jego timeline, czyli tej osi czasu, jedynie o 400 lat. I umiejscowił gościa w zupełnie innej epoce niż był. Nakłamał o nich strasznych rzeczy, tak więc zawsze my będziemy. Dobra, czy ktoś coś proponuje, czy zostajemy z Twin Paradox? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Izabela strasznie trudne rzeczy nam tu daje. Okej, okay. No cokolwiek, nadal nie wiem, co to jest paradoks bliźniąt. Muszę się szczerze przyznać, ale będę się bronił, powiem, jak moja koleżanka kiedyś powiedziała, jestem humanistą. ja wiem, ale nie mam pojęcia, o co chodzi w tym, więc to Izabela, tu taką podpowiedź jeszcze mi dajcie, żebym ja chociaż wiedział, ale zobaczymy. Oszczędzanie wody klasa... No dobra, oszczędzanie wody klasa trzecia, Grażyna napisała, bo już myślałem, że ten paradoks bliźniąt to jest oszczędzanie wody i się mówię, matko boska, nie, to wstyd. Dobra, spróbujemy. Oszczędzanie wody. Spróbujemy na razie samo oszczędzanie wody, natomiast zaciekawiałeś mnie, Izabela, Twin Paradox, ja to muszę sprawdzić, bo nie mam pojęcia. To co? Target vocabulary. Ekologia, gospodarka wodna. Co jeszcze jest? Klasa trzecia, szkoła podstawowa, Grażyna, prawda? Co tam jeszcze ważnego powinno być? Woda samą. No tak, jak najbardziej. Dobra. Coś jeszcze? Czy jakieś środowisko? O, dziękuję, Piotr. Czy jakieś inne pojęcia, klimat? No, zawsze można na was liczyć. Super. Dobra. I teraz tak, co chcemy zrobić? Przede wszystkim możemy zdecydować, czy to będzie opowieść fikcyjna, artykuł w gazecie,
Detektywistyczny to nie. Czy będzie to jakaś argumentacja za lub przeciw? Post na bloga, recenzja, raport, list formalny, list nieformalny. No ja myślę, że zrobimy sobie może newspaper artykuł albo blog post. Zróbmy sobie blog post. Przy końcu teraz wszyscy blogerzy, youtuberzy i tak dalej. Mamy zasób słów, jaką potrzebujemy, czyli możemy wybrać, jak długi ma być. Zakładam, że raczej tutaj 100 do 250 to max, jak trzecia klasa. I stopień języka. Więc powiedzmy, że zarzucimy sobie tak na A2, żeby troszeczkę bardziej nam powiedziało, aczkolwiek A1 to będzie trzecia klasa i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jak widzicie, idziemy tak. Oszczędzanie wody to ważne dla naszej planety zadanie. W Polsce mamy dużo. Słuchajcie, i mamy tekst. Liczyć nie będę liczył teraz. Powinno ponad stówkę być spokojnie na oko. Tak naprawdę. Możemy teraz, słuchajcie, ten tekst jeszcze sobie skrócić. Albo znowu zjeżdżamy w dół i teraz tak, tu mamy kopiuj, edytuj, skasuj. Możemy ten tekst sobie wyedytować bezpośrednio. I dalej, słuchajcie, z tak wygenerowanym tekstem możemy iść dalej. I mamy do wyboru takie rzeczy, jak na przykład słowo definicja, dopasowanka. Dialog z tym target vocabulary, czyli z tym słownictwem, które podawaliśmy tutaj. Mamy dalej zdania z tym słownictwem. Sytuacje, scenki komunikacyjne mamy. Mamy, słuchajcie, pytania do dyskusji. No to spróbuję sobie za chwilę to zrobić, tak? To będzie do słów. A tu mamy, zobaczcie, kolejną zakładkę do tematu. Jeszcze jedna będzie, słuchajcie, do rezultatu. No w tej chwili rezultat powstał tutaj, więc my powinniśmy skupić się na rezultacie. No to teraz tak, możemy to uprościć albo utrudnić, zrobić znowu uzupełnianie, pytania ABCD, pytania otwarte, prawda czy fałsz, trzy tytuły, dialog, kolokacje, opcje i tak dalej, i tak dalej. Spróbuję sobie zrobić pytania do dyskusji na temat tej wody, więc jeszcze raz przerzucamy. Zobaczcie, tekst już nam się tutaj wpisał. Topic or text. I robimy do the magic. I zobaczcie, dlaczego oszczędzanie wody jest ważne dla naszej planety, jakie problemy z dostępem do wody pitnej mają ludzie w innych krajach, co możemy zrobić w domu, aby oszczędzać wodę. Jak myślisz, że ekologia to... A czy myślisz, dokładnie jak, czy myślisz, coś mi nie pasowało, czy myślisz, że ekologia to tylko oszczędzanie wody i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie, wrócimy się do tego, bo zobaczcie, tutaj mamy topic, a teraz... tak, polski nawet okej, słuchajcie, bo to jest tak naprawdę tłumaczenie, tak jakbyśmy użyli czat GPT, i które jest to tłumaczenie robione przez AI-a, tak naprawdę, więc zawsze trzeba i tak czytać, ewentualnie nanieść drobne poprawki, ale już jest całkiem nieźle przy takim tekście. Przy tekstach naukowych, przy matematyce już by było troszeczkę trudniej. Natomiast zwróćcie uwagę, że po tym, jak dostałem ten tekst pierwszy, to już nie tylko pojawił nam się topic, ale mamy topic or text, więc tak naprawdę w tym momencie tutaj mógłbym sobie wyedytować i wrzucić nawet własny tekst, jeżeli taki tekst posiadam, i dopasować do tego tekstu dodatkowe rzeczy, typu właśnie pytania i tak dalej. Pamiętajcie, wracamy znowu, mamy teraz, dalej możemy pracować na tym tekście. Na wprowadzonych w nim zmianach jedyne, co musimy pamiętać, to który kolor określa co i która sekcja. Pierwsze słówka było, drugie temat, trzecie rezultat, czyli to, co ten temat nam wyprodukował. I to, słuchajcie, jest druga jakby, drugi zasobnik. Read and understand the text to była pierwsza opcja, tak? Na ten, zobaczcie, to samo od razu z miejsca możemy wrzucić tekst, i utworzy nam pytania otwarte do tego tekstu. Tak więc bardzo fajne narzędzie. Jeżeli mamy jakiś materiał, który możemy sobie skopiować z multibooka lub innego źródła i potrzebujemy, słuchajcie, czy na zajęcia dodatkowe do tego materiału,
dla dzieciaków, tak, czy do skserowania, czy takie typowo stymulujące na lekcje. To jest świetna rzecz. Najpierw z wideo wyciągamy, potem wyciągamy, słuchajcie sobie, z tekstu. Dalej mamy już coś, taką sekcję jak Learn Practice New Words. To mamy typowo bardziej językowe rzeczy, więc mamy znowu to uzupełnianie lub mamy tak zwany matching exercise, word definition. I teraz słuchajcie, tutaj wpisujemy słówka, a on będzie nam do tego robił. Czyli jeszcze raz, mamy tak, środowisko, klimat, woda, co tam jeszcze, ekologia. No i czekajcie, bo mi a zjadło. Dobra, i wystarczy i zobaczcie, weźmiemy sobie simple i mamy tak, definicję tutaj do słowa na zasadzie, słuchajcie, maczowania. Możemy sobie, to jest pomieszane, odmieszać, że od razu widzimy co i jak, tak? Możemy dalej znowu na tym pracować, więc możliwości naprawdę jest sporo. Idąc dalej, idziemy, słuchajcie, do tak zwanych drillów, czyli powtórek gramatycznych. Znowu ćwiczenia typowo dla językowców, ale tak jak tutaj, nie tylko na języku obcym możemy wykorzystać, tak jak tutaj, te matching exercise, czy na przykład lista zdań z naszym słownictwem i inne, które, no nie wszystko będę opisywał, postaram się pokazać te, co ciekawsze. Więc mamy, słuchajcie, tak, że rozsypankę mamy wyrazową, z której będzie trzeba utrzymać zdania. Natomiast jednym z bardziej uniwersalnych rzeczy jest taka sekcja, która nazywa się Make Your Students Speak, czyli spraw, by twoi uczniowie mówili, I tutaj, słuchajcie, znajdziemy przede wszystkim znajdź tematy do dyskusji, znajdź interesujące fakty na dany temat, stwórz listę zalet i wad na jakiś temat, znajdź cytaty słynnych ludzi na jakiś temat, cztery opinie, czyli tworzy cztery losowe opinie ludzi na jakiś temat i wtedy, słuchajcie, przedstawiamy te opinie i możemy w ten sposób inicjalizować jakąś dyskusję między na przykład naszymi uczniami. No i tu łączenie do zdań. Spróbujemy przejść sobie przez chociażby takie coś jak find quotes by famous people on the topic. No i spróbujemy znaleźć sobie jakiś temat. Znowu czekam na wasze propozycje, czy coś zasugerujecie, czy ja mam coś wybrać. Tylko proszę, nie polityka. I poszukamy sobie cytatów słynnych ludzi. Zdrowe odżywianie, no dobra. Może być, ja zobaczymy, co jeszcze zostało zaproponowane, bo ktoś pisze. Ach, efekt cieplarniany. No dobra. To zacznijmy od zdrowego odżywiania. No i Polish u góry mamy cały czas, to jest fajne. Kiedyś dawało to tak naprawdę w języku angielskim, ten Polish się pojawił stosunkowo niedawno, więc ten DeepL wtedy nam świetnie funkcjonował. No dobra, zobaczmy. Twoje ciało jest twoją świątynią, jeśli chcesz, aby ci służy, aby służyło ci długo i dobrze, musisz o nie dbać. Jean-Antoine Brillant-Sabrin. Jesteś tym, co jesz. Super. Znowu Jean-Antelme chyba, tak? To jest znowu ten Jean-Antelme. Dieta to nie tylko sposób na odchudzanie, to sposób na życie. Adriana Lima, o, to kojarzę. Jedz zdrowo, aby żyć zdrowo. Tu już mamy jakieś fakty nieznane. Spróbujmy coś może innego. Jak na przykład najwięcej cytatów zawsze jest o pieniądzach. A zaraz efekt cieplarniany Piotrze też zrobimy. Dobra. Pieniądze nie dają szczęścia, ale pomagają je zdobyć. André Marois. Pieniądze nie są najważniejsze na świecie, ale są potrzebne do życia. Władysław Reymond. Mamy polonistę, który by zweryfikował, czy rzeczywiście Reymond powiedział. Idziemy dalej. Pieniądze są jak nawóz, rozsiewane przynoszą
plonem. Dobra? Tu nam historia się zapisała, tak sobie myślę, spróbujemy jeszcze raz z tymi pieniędzmi. I zobaczcie, kolejnych mamy przy kolejnym kliknięciu do The Magic. Pieniądze nie są wszystkim, ale są ważne. Oprah Winfrey. Pieniądze nie są celem życia, ale ułatwiają jego osiągnięcie. Henry Ford. Pieniądze to nie wszystko, ale bez nich trudno żyć. Woody Allen. Idziemy z efektem cieplarnianym. Ciekawe, czy coś będzie. Dobra. Zmiany klimatu są realne. Są poważne i są przyspieszające. Al Gore, tego pana kojarzy. Nie ma planety B, nie ma ucieczki przed zmianami klimatycznymi. O, Barack Obama. I słuchajcie, ten cytat to akurat znam. Zmiany klimatyczne to największe wyzwanie, przed jakim stanęła ludzkość. Ban Ki-moon, jakiś pan. Leonardo DiCaprio, znany aktor, ale także znany działacz ekologiczny. Nie mamy prawa do niszczenia naszej planety. Tak więc słuchajcie, fajna rzecz. Jeżeli szukamy i wracając jeszcze raz tutaj do naszego speakingu, to mamy znajdź interesujące fakty na jakiś temat. I znowu odniosę się do Was, spróbujcie podpowiedzieć mi temat, na który chcielibyśmy jakichś ciekawych faktów poszukać. Może coś takiego nieszablonowego zaproponujecie? Empatia. Dobra. Empatia. Zobaczymy, co nam tu zrobi z tą empatią. Dobra. Empatia to umiejętność rozumowania, współodczuwania emocji innych ludzi. Badania pokazują, że dzieci uczą się empatii już w wieku 6 miesięcy. Osoby empatyczne są bardziej skłonne do udzielania pomocy innym. Empatia poprawia relacje interpersonalne oraz wzmacnia więzi społeczne. Istnieją różne rodzaje empatii, takie jak emocjonalna, poznawcza i somatyczna. Empatia może zmniejszyć poziom przemocy i agresji w społeczeństwie. Niektórzy naukowcy uważają, że empatia może być uczona i rozwijana. Czynienie dobrych uczynków potęguje odczucie empatii. Emocje i zachowanie innych osób mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie. Empatia jest ważnym elementem budowania harmonijnych relacji międzyludzkich. I pokażę Wam to jeszcze raz. Spróbuję teraz na advanced, czyli żeby były bardziej zaawansowane te stwierdzenia. Część rzeczy będzie się powtarzać. Ale część już jest nowa. Zdolność empatii związana jest z aktywnością neuronów lustrzanych w mózgu. Dzieci uczą się empatii obserwując reakcje innych osób na emocje. I tak dalej, i tak dalej. Spróbujemy zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby było empatia, bardzo poważny temat. Nie wiem, czy pamiętacie, byliście u mnie wcześniej na webinarach, to ja zawsze, jak mogę, pokazuję kółkę. Kuaka jest takim bardzo sympatycznym australijskim zwierzątkiem. Nie wiem, czy ją znaliście wcześniej, czy nie. Niech Was nie zmyli jej wygląd, bo to jest zwierzę z tego, co się orientuję, aczkolwiek nie miałem nigdy styczności z kuoką. To jest zwierzę, które wygląda tylko na szczęśliwe, zadowolone, ale jest to typowy drapieżnik, który... No. Tylko wygląda sympatycznie, aczkolwiek chyba nie jest tak sympatyczny tak naprawdę jako gryzoń. I słuchajcie, spróbujemy, ponieważ nikt z nas nic nie wie o kółce, spróbujemy, słuchajcie, o tej kółce się coś dowiedzieć. Zobaczymy, i nie robiłem tego wcześniej, bo staram się nigdy nie powtarzać pewnych rzeczy na szkoleniach, żeby zawsze było też atrakcyjnie, nie tylko dla Was, ale i dla mnie, żebym się nie nudził. Więc zobaczymy, co dowiemy się o kółce. Dobra, i zobaczcie. Zupełnie co innego wyszło. Bo to nie jest to zwierzę.
Zobaczymy, czy teraz sobie poradzi, bo tu mamy jakieś szachy wykonane z kości słoniowej, kółko, to jest co jakiś przedmiot tak naprawdę, więc nie poradził sobie, ale dobra. I zobaczcie, no tak, tak, kółka spróbuję w oryginale. Ten masz rację. Zaraz zobaczymy, bo sobie nie radzi w języku polskim z tą naszą kółką, więc kółka, bo wychodzą nam głupoty. No dobra, o i dzięki Izabela za pomoc w oryginalnej pisowni. I tak, kółka jest gatunkiem torbacza endemicznym na wyspie Rotenst w Australii. Te małe ssaki są znane mi za swój uśmiech i przyjazne podejście. Roślinożerce spożywają liście, zioła, korę drzew, są zdolne do przetrwania bez wody. Mają tendencję do obdarzenia ludzi uśmiechem. To jest tak widać. Tu jakiś William de Wilmin będzie uznał kółkę za szczura. Kiedy kładzie się na ziemi, wygląda jakby się uśmiechał, co sprawia, że jest bardzo uroczy. Gatunek najmniej się troski. Przez cały rok mają krótkie ciąże, a młode opiekują się matką przez około... Młode opiekują chyba matką młodymi. 6-7 miesięcy, więc tu coś poszło chyba nie tak, albo może jednak jest racja. I dobra, i powtórzył nam tak naprawdę, słuchajcie, dwa razy pewne rzeczy, więc rzeczywiście możemy wspomagać się takimi faktami na temat różnych rzeczy. Wystarczy tej naszej kółki i idziemy, słuchajcie, do ostatniej rzeczy, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie do czegokolwiek przydatna, ponieważ na ostatnie rzeczy mamy tam kategorię jak pomysły na pracę domową. I jeżeli na przykład zadajecie tak zwane creative writing, czyli pisanie, coś, jakiś rzecz do napisania dla uczniów, na jakiś temat zadany, wypracowanie jeszcze, to możecie, słuchajcie, skorzystać z dwóch opcji. Stworzyć listę esejów, tematów na eseje, na jakiś temat do napisania, za chwilę sobie to przetestujemy, albo stworzyć tak creative writing, czyli słuchajcie, używając słówek, targetów docelowych i tematu możemy stworzyć sobie jakiś tekst. Natomiast chciałem wam pokazać, że jak wpiszemy sobie tutaj, co mieliśmy tam, zdrowe odżywianie, niech będzie. Wybierzemy sobie level, niech on będzie średni, jako klasy 4-8. I proszę, mamy takie personal essay topics, czyli tematy essay osobisty, essay wypracowania bardziej ogólnikowe, czyli na przykład osobiste moje doświadczenia z wprowadzaniem zdrowych nawyków żywieniowych i wpływ na moje samopoczucie, albo bardziej ogólne, mianowicie zdrowe odżywianie stało się popularne w ostatnich latach, jednak nie każdy ma dostęp do świeżych produktów. Jakie mogą być konsekwencje tej nierówności społecznej? Czy chociażby niektórzy ludzie są przekonani, że dieta wegańska jest najzdrowsza dla człowieka? Jakie są zalety i wady takiego podejścia do żywienia? Więc jeżeli będziecie szukali kiedyś tematów na rozprawkę, to jak najbardziej. Jest to ostatnia sekcja, czyli pomysły na pracę domową. I tak jak mówię, pokazałem wam w tej aplikacji tylko kilka opcji, natomiast myślę, że bez najmniejszego problemu odnajdziecie się, jeżeli będziecie chcieli, przetestujecie sobie pozostałe, bo pewnie z 2 godziny byśmy to siedzieli, jakbym miał wszystko pokazać, a mam wam do pokazania jeszcze jedną aplikację, a został już mi tylko kwadrancik. Jeżeli macie jakieś pytania, co do samego TWI, podrzucę jeszcze link do niego, jeszcze raz, żeby nie zginął, to śmiało piszcie, pytajcie. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że nie jest to coś tak naprawdę trudnego. Wszystkie te sekcje działają dość podobnie, czyli podajemy dany input, czyli wpisujemy dane, na jakich ma on się opierać i następnie
później tworzymy sobie daną rzecz, a później już możemy modyfikować i wytwarzać kolejne pytania, tematy do tej rzeczy. Tak naprawdę później sobie to kopiujemy i to skopiowane, słuchajcie, tworzymy sobie własnego chociażby doka czy coś innego. Zwróć uwagę, jestem zalogowany, mam pakiet free, czyli tych generacji kilka zdążyłem już sobie wykorzystać z tego mojego pakietu. Aczkolwiek zobaczcie, że jeżeli ja tego nie zapisuję do PDF-u, tak, to z Textoolsów nie zużyłem niczego, tak? Zużyłem natomiast, co? Zużyłem jeden filmik z YouTube'a, co mam odnotowane, zostało mi jeszcze 9 filmików, które mogę w tym miesiącu użyć na tym koncie. Dobra, tu i zostawiamy, pokażę Wam jeszcze jedną stronę. Tym razem będzie to o wiele prostsza strona, ale być może nie każdy chce przerzucać się przez tyle tych narzędzi, jakim jest właśnie poprzednia, czyli Twi, i będzie chciał skorzystać z takiej aplikacji, która nazywa się Divit. Dobra, podrzucę Wam od razu link do strony, na której jestem. I teraz tak, słuchajcie, Divit jest aplikacją teoretycznie płatną. Dlaczego mówię, że teoretycznie? Bo są plany indywidualne dla nauczyciela. Ten plan kosztuje $15. Twi kosztuje $20 za miesiąc indywidualnie dla nauczyciela, ale jak założycie sobie konto, to po pierwsze, słuchajcie, te konto macie na początku w wersji realowej, darmowej. Potem, słuchajcie, potem, słuchajcie, jak się ten trial skończy, to jest taka fajna opcja, zaproś 5 znajomych, czyli wpisujemy 5 adresów e-mail i wysyłamy do 5 znajomych bądź randomowych adresów, ja tego głośno nie powiedziałem, i przedłużają nam to na kolejne bodajże 4 miesiące, coś takiego. Mamy przedłużone to konto, które jest w pełni darmowe. I na czym polega Divit? Divit jest prostszy, ponieważ mamy do wyboru tylko 3 opcje. Pierwsza rzecz, poszukaj tematu jakiegoś, pytań i tak dalej na zadany temat. Wpisujemy temat, wybieramy, która to powinna być klasa, system standaryzowany, czyli Stanów Zjednoczonych, 12-klasowy. Wybieram sobie język i uwaga, od razu mamy dostępny język polski i będzie nam generował. Potrzymam się chwilowo tego zdrowego odżywiania. Sam Divit zaczyna szperać po internecie i wyszukiwać dla nas informacji na temat zdrowego odżywiania. Nie zwróciłem tylko uwagi, który tam poziom zaznaczyłem, ale to zaraz sprawdzimy. Czym się różni Divit od Twi? W Twi wybieramy szczegółowo, co chcemy zrobić. W Divit dostaniecie tak naprawdę wszystko w jednym, za chwilę podane, będzie po prostu na dany temat taki jakby 5 etapów, każdy etap będzie nam pokazywał co innego. Pierwsza rzecz, słuchajcie, mamy, 11, prezentację. Aczkolwiek ta prezentacja, takie slajdy, zdjęcia dotyczące tego zdrowego odżywiania, podszedłbym do tego tak naprawdę, słuchajcie, dość swobodnie, bo jak widzicie, wśród zdjęć to dało nam reklamy Medoneta. No to akurat nam się do niczego nie przyda, ale zobaczcie, już mamy zdjęcie wyszukane do tematyki Healthy Eating Plate. Tu mamy jakieś kolejne zdjęcie ze zdrowym pokarmem. Jakaś grafika z piramidą. Tak więc słuchajcie, to wyszukiwanie zdjęć jest takie trochę randomowe.
jeżeli chodzi o te zdjęcia. No ale dobra, załóżmy, że ustawię sobie, dajmy na to to, chyba że awokado może damy. I idziemy dalej. Reading passage, czyli tekst do czytania. I teraz mamy znowu, zobaczcie, tutaj tekst. Nie za bardzo mieliśmy tutaj wpływ na to, co dostaniemy, poza tym, że ustawiliśmy, jak bardzo ma być on zaawansowany. Oczywiście możemy sobie, słuchajcie, go edytować, kopiować od razu sam tekst i tak dalej. Potem mamy podsumowanie tego tekstu wypunktowane. Po podsumowaniu mamy key vocabulary, czyli kluczowe terminologie. Zobaczcie, mam odżywianie, substancje, biodostępność, koncentracja, nawyki. Jeżeli czegoś brakuje, no to możemy sobie dodać, wpisując słówko, tak? Na tym możemy oczywiście to edytować. Potem mamy pytania A, B, C, D. No i jak mamy pytania A, B, C, D, to mamy potem, słuchajcie, jeszcze pytania otwarte. I drugą sekcję pytań otwartych, te będą z krótką odpowiedzią, te będą już z odpowiedzią dłuższą. No i teraz tak, w wersji darmowej tak naprawdę możemy sobie to wszystko kopiować i sami sobie to układać, ale nie na tym to polega, tylko mamy taki przycisk jak Get Student Activities. I teraz słuchajcie, jest tak, że w wersji podstawowej mamy tylko takie podstawowe warianty dostępne, natomiast w wersji płatnej, tudzież trialowej, to o czym mówiłem, mamy tych tekstów, takich formularzy troszeczkę więcej. I na czym to polega? No mamy przede wszystkim, słuchajcie, pokażę to jak printable doc, gdzie mamy podsumowanie, reading level, zaznaczam sobie, co chcę, żeby tu było, biorę wszystko. I teraz, co robi DFIT? A, każe mi się zalogować ponownie. No okej, to zalogujemy się. No dobra. Co robi DFIT? DFIT wygeneruje mi gotowego PDF-a, czyli gotową kserówkę dla naszych uczniów. Dobra, i teraz pobierz PDF-a, spróbuję go otworzyć i proszę bardzo, wybraliśmy, słuchajcie, zdjęcie mamy. Niestety w języku polskim jest tak, że troszeczkę tutaj tej angielszczyzny nam się wkrada, więc to z tym pobieraniem PDF-ów to tak różnie bywa, ale zobaczcie, mamy taki handout przygotowany od razu, włącznie z miejscem na pytania i tak dalej, tak? Dla anglisty nie będzie problemu, będziemy wszystkie operować w języku angielskim. Jeżeli chodzi o nas, no to zawsze możemy tutaj ewentualnie sobie tu coś spróbować pozmieniać w takim PDF-ie. Oczywiście mogę wybrać inne formularze, mogę, słuchajcie, wybrać sobie, tak jak mówiłem, to, z czego będę chciał skorzystać, tak? To akurat wybierze za mnie, tylko ten, i dostajemy to już w gotowym PDF-ie za jednym kliknięciem. Jak się wygeneruje, wrócimy jeszcze na chwilę na stronę główną. Ewentualnie zrobimy to tutaj. Więc to było do tematu wpisanego. Mamy opcję załączenia URL-u, słuchajcie, albo co ciekawe, możemy wrzucić także nagranie z YouTube'a, czy nawet bezpośredni link do PDF-u. Ewentualnie, jeżeli mamy tekst, możemy kopiuj, wklej ten tekst, słuchajcie, wpisać tutaj, albo zaploadować go do PDF-u. Dzięki temu, wkładając tak zwane dane wejściowe, ten input, jesteśmy w stanie do tego sobie wygenerować. Dobra, zobaczymy.
Pobierzemy. Co on tam nam do tego zdrowego odżywiania wygenerował? Jeszcze chwilkę potrzebujemy. Niech się pobierze. Jeżeli macie jakieś pytania, słuchajcie, to śmiało piszcie, bo my zbliżamy się powoli do końca. Natomiast pokażę wam jeszcze zdrowie odżywianie, tylko coś. Widzę, że transfer mu siadł. O, jest. Dobra. I zupełnie inne rodzaje. Czym, tak jak mówię, nie musicie korzystać już z gotowych PDF-ów, to śmiało można sobie kopiować i wykorzystywać na własną rękę, tak? Jeżeli nie chcemy mieć takiej mieszaninki polsko-angielskiej do tego. Tak więc, moi drodzy, w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego webinaru. Bardzo dziękuję wam za to, że jesteście. Szukam już linku do certyfikatu, który do was udostępnię. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną rzecz z tych rzeczy, które dzisiaj wam pokazałem, uda wam się wdrożyć po to, żeby przede wszystkim ułatwić sobie życie, tak? I żeby ta AI troszeczkę nam tego czasu zaoszczędziła. I pełną, powiedzmy, ja to nazywam zawsze pewną automatyzacją, żebyśmy tą automatyzację gdzieś wdrażali, żebyśmy mogli sobie te materiały przygotować w krótszym czasie, szybszym, czy nawet jak będziemy robili jakieś zastępstwa i tak dalej, coś na biegu stworzyli, zamiast przegrzebywać, żebyśmy mieli po prostu więcej czasu. Bo dobre seriale na przykład na Netflixie lecą. Tak więc słuchajcie, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Za miesiąc kolejny cykl z dziedziny sztuczna inteligencja. Tak więc jeżeli będziecie zainteresowani, ja tylko szybko zerknę, 22 bodajże kwietnia, to będzie poniedziałek o 20. Znowu spotkanie ze mną, znajdziecie informacje i przypomnienia na profilach Fundacja Inspirujemy, Mentor Systemy Audiowizualne. Jeżeli potrzebujecie jeszcze raz sobie cokolwiek przejrzeć, co ja dzisiaj tutaj pokazałem, to będzie z tego nagranie. Nagranie pojawi się tam, gdzie też już wam pokazałem, czyli aktywnatablica.pl. Tutaj klikamy na webinaria i tutaj zawsze wrzucamy wszystkie nagrania, a także na YouTubie Mentor Systemy Audiowizualne, bo być może chcielibyście pokazać komuś innemu. Zachęcam was zarówno do przetestowania DFIT-a, jak i do przetestowania TWI. Narzędzia są moim zdaniem bardzo przyjazne, jeżeli chodzi o obsługę. Nie trzeba się silić bardzo na pisanie promptów, bo owszem, ChatGPT zrobi nam podobne rzeczy, tylko tu dostajemy to jakby już ubrane w jakąś formę taką wizualną, jest to GUI i nie musimy być ekspertem nagle od promptowania, żeby zrobić sobie pytania czy jakiś tekst. A dzięki temu mam nadzieję, że uda nam się zaoszczędzić wam, bo ja przynajmniej staram się wykorzystywać i oszczędzać czas i optymalizować swoją pracę, żeby móc ten czas poświęcić na inne rzeczy. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, śmiało słuchajcie, możecie zaglądać na taką grupę Zainspirowani, jak widać w tle, i tam pisać, pytać. Ja tam jestem i nie tylko ja, bo mamy wielu wspaniałych ekspertów, którzy chętnie wam pomogą, jak będzie jakieś pytanie, czy jakakolwiek inna potrzeba. Dzięki jeszcze raz, miłego wieczoru i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku.